She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her hand. Oh, she acts like summer, walks like rain, reminds me that there's time to change. Oh, now that she's back in my atmosphere, I'm afraid that she might think of me as plain old Jane told the story about the man who is too afraid to fly, so he never been land. Oh, me, did the wind sweep off your feet? Did you finally get the chance to dance along the light of day? Jakbyś śpiewa na jednym tempie. I'm back to the Milky Way. Tell me, did Venus blow your mind? Was it everything you wanted to find? And did you miss me while you were looking for yourself out there? Tell me, did the wind sweep me off your feet? Finally get a chance to dance along the light of day. Head back to the Milky Way. Tell me, did the sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights on fading? That heaven is overrated. Tell me, did you fall for a shooting star? Why am I about the permanent scar? And did you miss me while you were looking for yourself? Chciał do edytu? Tak, no to mamy ten, oczywiście. Witamy serdecznie, jak masz na imię? Mam na imię Wojtek. Powiedz, od kiedy śpiewasz? Śpiewam, no chyba od 12 roku życia. Powiem ci krótko, dlaczego się nie odwróciłam. Zaostrzyłeś mój apetyt, ale zostawiłeś mnie głodną. To samo u więcej nas. Chciałem zostawić na później. A, no to masz szansę. A na pewno będzie później, więc Wojtku, wiesz. A powiedz mi, bo tak trochę mam wątpliwości co do angielskiego, czy mógłbyś na przykład coś po polsku zaśpiewać? Mogę zaśpiewać, nie ma problemu. No to zagraj. Zagraj jeszcze dla nas coś. Właśnie teraz sobie zobaczymy. Byłaś serca w bicie, wiosną, zimą, życie. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Jest Marysia. Marysia, byłaś serca w bicie. Byłaś serca w bicie. Wiosną, zimą, życie. Idę zaśpiewać sobie z tobą. Marzeń moich echem. Ty, Marysia, gdzie ty idziesz? Ja nie się, z jakiej tonacji grasz? Ale jesteś, no, jesteś z nami. Idź do Edyty. Odwróciłam się kotką. Więc posłuchaj, bo... Ale ty powinnaś mi zaśpiewać, a nie ja. Ja to jakąś prywatę widzę, to takie nie dżentelmeńskie. Chciałam powiedzieć, że to jest mój student. Dobra, ale ja go ukradnę. Ty się nie bój. Ale ty nie nacisnęłaś, ja nacisnęłam. Ale to ukradzieże, Marku. Tam jest próba jakiegoś porwania. Chyba. Jakiś abordaż. Nacisnęłam dlatego, że widzę, słyszę potencjał w tobie i... To, co masz, to już jest bardzo fajne. To jest bardzo taka fajna plastelina dla mnie, wiesz? Mam nadzieję, że uda mi się pokazać tobie, ile potrafisz jeszcze. Do zobaczenia na lekcjach.